Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem jest ponownie Krzysztof Jackowski. Witam Ciebie, Krzysztofie. Witam i witam wszystkich Państwa. I dzięki wielkie nie tylko za to, że tu jesteś, ale za to, że to Ty zaproponowałeś tą serię. Ja od dawna o tym marzyłem. Ja też o tym marzyłem, tylko nie wiedziałem, że o tym marzę. Naprawdę super wyszło. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali pierwszy odcinek. Bardzo dużo pozytywnych komentarzy, bardzo dużo łapek w górę, bardzo dużo wyświetleń. Super, dzięki. Lecimy z drugim odcinkiem. Ja staram się komentować wydarzenia od strony człowieka, który się po prostu naczytał faktów i je sobie komentuje, je sobie zbiera do kupy, analizuje. Krzysztof Jackowski. Jasnowidz, po prostu to samo od strony jasnowidzenia. Pierwsza kwestia Łukaszenka, Białoruś. Sprawa bardzo, bardzo dziwna, wielowątkowa. Z jednej strony wszystko wygląda, tak powiedziałbym, no gładko jak po sznurku. Mamy człowieka, dyktatora, którego nikt nie lubi. Zbuntowało mu się społeczeństwo. Ciekawostką jest to, że zbuntowało mu się pierwszy raz po 26 latach. Akurat wtedy, gdy powiedział publicznie, że zaoferowano mu pieniądze za zamknięcie białoruskiej gospodarki, zamknięcie ludzi w domach, dokładnie tak jak nas. On się miał nie zgodzić i teraz nagle bach, nagle zaczynają się jakieś protesty, co jest jeszcze ciekawsze, a przypominam, że wiemy to od pana Gawryluka, mojego wieloletniego znajomego, któremu bardzo, bardzo dobrze ufam, który tam jest podróżnikiem, on wiecznie jeździ na tą Białoruś, on ją bardzo, bardzo dobrze zna, że na tych protestach, jakie są w tej chwili na Białorusi, to wcale nie jest takie powiedziane, że to zyskają ludzie, nazwijmy to, chcący wolności, ponieważ szansa na to, że po tym Majdanie, który w tej chwili jest na Białorusi, Białoruś pójdzie w stronę Europy, jest minimalna. Dużo większe prawdopodobieństwo jest takie, że pójdzie w stronę Rosji, że człowiek, który przejmie władzę, to będzie po prostu kacyk. Kacyk Władimirowicza Putina i jeszcze Białoruś znajdzie się bardziej pod butem rosyjskim. W ogóle jest taka całkiem ciekawa teoria, broń Boże nie spiskowa, że te protesty to podsyca nie Unia Europejska, nie pan Soros, który jest obwiniany za bardzo dużo zła na tym świecie, tylko wręcz Władimir Putin, ponieważ pan Łukaszenka ostatnio próbował się wybić na tak zwaną niepodległość właśnie Putinowi i zaczął mu się stawiać. I nagle bach, wielkie zamieszki i pojawia się coraz więcej doniesień, że ci protestujący to nie tylko białoruscy patrioci, którzy na pewno stanowią tam większość, ale również Rosjanie. Krzysztofie, jak myślisz, jak to się skończy ta Białoruś? Co tam będzie? No i najważniejsze, czy z tego wyjdzie dobrze dla ludzi chcących wolności, czy źle, czy to pójdzie w stronę Unii Europejskiej, czy Putina? No i najgorsze, czy tam nie poleje się krew, bo tam już mówi się normalnie o wojsku. To znaczy, ja tu chcę zaznaczyć, że moi widzowie z mojego kanału przypominają mi którąś z moich wizji, którą na swoim kanale opublikowałem jakiś czas temu, kiedy to mówiłem, nie nazwałem tego Białorusią, ale mówiłem o małym państwie, w którym może nastąpić coś jako grzeczne powstanie. Zaznaczam, nazwałem to grzecznym powstaniem. Powiedziałem też, że wokół tego małego państwa mogą się kumulować wojska państwa sąsiedniego, ale to wojsko będzie tylko kurtuazyjne, ono nie będzie nic robiło. No, krótko po tej mojej wizji, ta sytuacja na Białorusi. Ja chcę powiedzieć tak. W moim poczuciu, a zastanawiałem się nad tym, Białoruś nie jest w stanie spowodować, żeby powstało coś na wzór Majdanu. Ja mam odczucie, że absolutnie nie.
ponieważ nie ma tego temperamentu. To nie jest ten moment polityczny, a co najistotniejsze, w mojej ocenie na Białorusi nie ma takiej rasowej opozycji. Tak jak mówię, nawet pani, która kandydowała w wyborach, to nie jest osoba, którą popiera w pełni opozycja jako taka na Białorusi. To jest taka osoba środka. Wiadomo, że to by był nowy powiew powietrza politycznego na Białorusi, gdyby ta kobieta wygrała te wybory, no ale było to niemożliwe, żeby ona je wygrała. W moim odczuciu, ale nie tylko odczuciu, tylko logicznym myśleniu w tym akurat przypadku, przecież wszyscy oglądamy to w telewizji, Łukaszenka przesadził znaczy wszyscy ludzie, którzy obsługują pana Łukaszenkę, przesadzili z ilością głosujących. No, gdyby tu podzielić, że to było bardzo... Łukaszenko po prostu zapomniał się, że jest dyktatorem, no bo jest, i przypisał sobie do tych głosów tak dużo, że chyba ci ludzie zdenerwowali się głównie, bo oni byli gotowi, że ten Łukaszenko będzie dalej, ale że taką przewagą wygrał, że zadrwiono z nich. Ja mam wrażenie, że Unia Europejska nie będzie za bardzo kwapiła się co do stawiania jakichś poważnych sankcji na Białorusi. Uważam, że Putin wcale nie ma interesu, jeżeli chodzi o Łukaszenkę, żadnego w tej chwili. I powiem dlaczego zaraz. I uważam, że jeżeli nazwiemy to jakimś ruchem, porywem zdenerwowania powyborczego obywateli Białorusi, to będzie to zdenerwowanie w miarę grzeczne. Jeżeli coś na wzór Majdanu, co się nie powiedzie moim zdaniem, jeżeli nawet by coś takiego powstało, to będzie też grzeczne, za grzeczne, żeby się powiodło. I rozłożenie w czasie, ale to się uspokoi. Dlaczego? Być może rzeczywiście mogłyby jakieś siły zewnętrzne czy z Europy, a kto wie, czy nie ze Stanów Zjednoczonych lub Rosji, mogłyby wykorzystać to zdenerwowanie na Białorusi, ale stoimy moim zdaniem, właśnie ci na końcu dzisiaj zadam pytanie, Krzysztofie. Okej. Okay. I właśnie to będzie zbieżne z tym, co teraz powiem. Świat czeka na całkiem coś innego. Putin czeka na całkiem coś innego. To zdenerwowanie na Białorusi jest nie w porę, ponieważ nikt tak naprawdę w tym momencie nie myśli o Białorusi. Świat jest skupiony na całkiem czymś innym, ale to będzie moje pytanie do ciebie na sam koniec. Okej. No i nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z większością tego, co powiedziałeś, choć cały czas dla mnie przyszłość jest nie do końca jasna i zaraz powiem dlaczego. Rzeczywiście ta pani, która wydaje się, że wygrała wybory, no to ona poparcia opozycji nie ma żadnego. To jest żona człowieka, który był po prostu blogerem, a w zasadzie youtuberem, tak samo jak ja i w tym momencie ty, który sobie stwierdził nagle, że zacznie jeździć sobie po Białorusi i pokazywać prawdę o Białorusi. Bo na Białorusi, a wiem to po prostu od ludzi, którzy tam mieszkają, jest taka trochę propaganda sukcesu, jak była w Polsce za poprzednich rządów, czyli pokazywano wielkie miasta i mówiono, że tak jest w całej Polsce, a się pojechało trochę dalej od wielkich miast i się okazywało, że jest zupełnie inna Polska. No i on tak pojechał sobie daleko od wielkich miast na Białorusi, pokazał, jak tam się żyje, no i trochę ludzi, za przeproszeniem, trafił szlak, no bo to jest trochę tak, że ludzie wiedzą pewne rzeczy, myślą pewne rzeczy, ale dopóki ktoś nie ma odwagi tego powiedzieć publicznie, to siedzą cicho. A jak usłyszą publicznie, czy tam w internecie, czy w telewizji, to co sami myślą, to się jednoczą. I powstał taki niezły ferment społeczny, taki swoisty bunt, bo na Białorusi jest taka niepisana umowa między Łukaszenką a Białorusinami, że on sobie może dyktatorzyć, ale na Białorusi ma być dobrze. I ci ludzie zobaczyli trochę, że nie jest dobrze.
zobaczyli, jak jest w innych krajach, on to pokazywał, omawiał, a zobaczyli, jak naprawdę jest na Białorusi. Ludzie się wkurzyli. On chciał kandydować na prezydenta, ale no nie wyszło, że się tak wyrażę, bo Łukaszenka, jego jedną z ulubionych form dławienia groźnych kontrkandydatów jest opcja pod tytułem: a wsadzimy cię do aresztu i minie ci czas na rejestrację. W związku z tym jego żona wystartowała. Jego żona wystartowała, potem były podobne sytuacje z innymi kandydatami i w związku z tym właśnie tą jedną panią poparło kilka sztabów. Ale to nie jest tak, że poparły ich liderzy, tylko to ci liderzy opozycji nie bardzo mogli działać. Ja o tym wszystkim mówi Janusz Gawryluk u mnie na wywiadzie, więc ja po prostu odeślę zaraz w pierwszej linii opisu macie link do kanału Krzysztofa Jackowskiego. Zapraszam do, sądzę, że wszyscy już subskrybują, ale jak ktoś nie, to zapraszam. Poniżej będzie wywiad z Januszem. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Właśnie to ja się zgadzam, także w 100% się zgadzam, że ta pani nie ma poparcia opozycji. To jest troszeczkę tak, jakby nagle w Polsce, nie wiem, teraz były wybory, powiedziałbym, teraz w Polsce były wybory prezydenckie. To trochę tak, jakbym nagle drugie miejsce w tych wyborach zajął ja. Czy ja mam jakiekolwiek poparcie w opozycji? Nie. Mnie każda partia opozycyjna nie cierpi, bo każdej już powiedziałem publicznie kilka cierpkich słów, jakie tam rzeczy robią, nie? To mniej więcej podobnie jest z tą panią. Ona jest żoną takiego faceta, który mówił jak jest, czyli krytykował wszystkich łącznie z opozycją. Oczywiste jest, że ona nie ma ich poparcia. Zwłaszcza, że ta opozycja zdaniem wielu to jest właśnie taka kontrolowana na Białorusi, czyli Łukaszenka wzorem po prostu Sowietów stwierdził, że musi być jakaś opozycja, jakiś wentyl bezpieczeństwa, ale żeby się za bardzo nie rozrosła, no to właśnie on ją będzie kontrolował, a taką prawdziwą opozycję to do pierdla powsadzał. Także ona nie ma żadnego poparcia, to jest takie poparcie, no bardziej pro forma, jeśli już, ale przecież tam żadnych liderów nie ma, ten protest nie ma żadnych liderów, on jest taki, wygląda przynajmniej na taki wybitnie oddolny, a to też Łukaszence go ciężko zdławić, bo nie ma kogo do pierdla wsadzić. Też kolejna rzecz, z którą się w całości zgadzam, to, że uważam, że Łukaszenka przesadził. Gdyby zrobił różnicę głosów tak 2%, jak była w Polsce, a to ludzie by stwierdzili, no dobra, rzeczywiście, może tak było. Tylko jedno, co nie wiem, do czego doprowadzi. Aha, to, że nikt nie ma w tym interesu, żeby się tam pchać, to też się zgadzam. Łącznie z Putinem, po cholerę on ma tam się pchać. Przepraszam, zwróćmy się uwagę na Ukrainę. Był Majdan. Tak. Ja w ogóle uważam, że ten Majdan, no, zawdzięczamy Unii Europejskiej. Takie jest moje zdanie. Ale zwróćmy uwagę, minął czas. Minął czas, bo właśnie tu by były podobne zapędy. No, zwróćmy uwagę, kto się pcha w tej chwili na Ukrainę? Tak prawdę mówiąc, Ukraina została zostawiona sama sobie. Nikt nie ma w tym interesu. Unia Europejska, no, lepiej z daleka od Ukrainy. Oczywiście są te głosy poparcia. No ale to są tylko głosy poparcia. Tak. Polska o tyle, o ile, że otworzyła granicę na ludność ukraińską. Zresztą też nie miała wyjścia, bo przecież polscy pracownicy wyjechali na zachód. Ale tak prawdę mówiąc, nikt nie oszczy sobie pazurów na to, żeby teraz wejść w Ukrainę, żeby coś tam się działo. Ani Putin, ani Zachód. Przynajmniej tego nie widać. I chyba tak jest. Podobnie byłoby z Białorusią. Znaczy, różnica między Białorusią a Ukrainą są dwie. Po pierwsze, Ukraina miała Krym, który był niezbędny Putinowi jako baza dla floty czarnomorskiej.
i dlatego sobie ten Krym wziął, za przeproszeniem, a także w tych dwóch zbuntowanych republikach znajdowały się fabryki silników do helikopterów i on musiał wziąć wyposażenie tej fabryki. I tajemnicą Poliszynela jest to, że te białe ciężarówki, które wjechały niby z pomocą humanitarną, to wyjechały z wyposażeniem tych fabryk i nagle Rosja znowu zaczęła produkować helikoptery. Dlatego tam miał motyw, po prostu miał motyw. I się z tobą doskonale zgadzam, że dalej Ukraina została zostawiona sama sobie. I to jest w ogóle łajdactwo, co świat Ukrainie zrobił. Bo Ukraina miała atomice i mogła mieć te atomice i nikt by ich nie ruszył tak jak Kima. Tylko, że Ukraińcy uwierzyli, między innymi Zachodowi, Stanom Zjednoczonym, że jak zlikwidują te atomice, to dostaną gwarancję bezpieczeństwa. I dostali te gwarancje bezpieczeństwa. I tyle były warte, co polskie sojusze przed II światową. Teraz Amerykanie to im łaskawie sprzedają uzbrojenie, czy jeszcze na tym zarabiają. No, na Białorusi, tak jak dobrze zauważyłeś, no po cholerę brać tą Białoruś. Wydaje się, że nie ma sensu, bo nawet gdyby Putin potrzebował jakiegoś korytarza do zaatakowania polskiej Europy, to przecież ma obwód kaliningradzki, który jest jednym wielkim bastionem wojskowym, że się tak wyrażę. Natomiast tutaj jest co innego moim zdaniem. Widać moim zdaniem bardzo dużą, oddolną wściekłość narodu. Te protesty doskonale, fantastycznie mówisz, one są grzeczne. To jest słowo, którego szukałem przez ostatni tydzień, z twoich ust padło. Tam nie ma rozrób. Jak się zobaczy protesty na Białorusi, a to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to są dwa światy. Po prostu świat ludzi cywilizowanych i świat ludzi, którzy pod pozorem walki o wolność kradną rzeczy z hipermarketu. Wychodzą setki tysięcy ludzi na ulicę i poza policją nikt nie łamie prawa. No, policja bije tych ludzi, to jest moim zdaniem łamanie prawa. Ale ci ludzie są grzeczni niesamowicie. I co się zmienia? Tych ludzi jest coraz więcej. Jak ja mam doświadczenie z tego typu protestami, to one słabną. Z każdym dniem słabną. Jest takie przesilenie. I takie protesty można po prostu wziąć na zmęczenie. No, zobacz, tak jak w Polsce. Jeszcze tydzień temu temat tego, że politycy dali sobie podwyżki, był tematem numer jeden. Robił niesamowite kliki, za przeproszeniem. Dzisiaj to już schodzi coraz niżej, już coraz mniej ludzi interesuje. Nawet mimo tego, że wychodzą coraz to nowe fakty, że wcale tak źle nie zarabiają. Wiceminister finansów w zeszłym roku, jak był jeszcze zwykłym dyrektorem, 18 tysięcy miesięcznie, a rzekomo takie tylko 7 zarabiają, czy tam 9, nie? Niedługo będę puszczał vlog o tym, jak jedna pani posłanka wprost strzeliła, że posła można sobie kupić i to dowolnego według niej, czyli ją też. I to mówiła to w kontekście korupcji. Ale to już mało ludzi interesuje. A tutaj to narasta. I więcej, nawet się wkurzają ludzie w zakładach pracy, czyli tacy, którzy mogą coś obalić. Bo właśnie wykształciuchy, jak to mówi PiS, ludzie inteligentni, zwykle siedzą w domach, zwykle jak się leje krew, to nie wychodzą. Oczywiście są wyjątki, ale to właśnie robotnicy, chłopi, ludzie prości, jak się wkurwią, zdenerwują, chciałem powiedzieć, to obalają. I tacy ludzie ostatnio wyzywali Łukaszenkę na konferencji prasowej. Przyjechał do jakiegoś tam zakładu pracy, licząc, że będzie miał właśnie poparcie, a ci mu kazali uchadzi, to znaczy tyle, co bardzo niebrzydko. To jest niegrzecznie odejść. Takie nie jeszcze spier, tylko tak trochę uciekaj, o. Także tutaj widzę to, że świat ma problem, bo rzeczywiście nikt tej Białorusi nie chce. Unia Europejska ich nie chce, Unia Europejska ma swoje problemy, Rosja ma swoje problemy, no i nagle pojawia się taki kociołek, tylko nikt z tego kociołka nie chce zaczerpnąć. Tutaj widzę bardzo duże... Trzeba było powiedzieć, że stworzyli taki swojej, nazwijmy to w cudzysłowie, demokracji folklor. Mhm. Jest to państwo folklorystyczne, oczywiście politycznie w Europie i na świecie. Nie ten moment na rewolucję. Tak. Wszak na całym świecie dzieje się jakaś dziwna rewolucja. Tak, no u nas też ostatnio były protesty ludzi, którzy mieli dosyć tego, co odstawia sanepid. Tak. No właśnie.
Tak, czyli... swoją drogą. Swoją drogą. To powiem, ja w swojej audycji coś takiego powiedziałem. Byłem ostatnio w wózce półtorej dnia przed z żoną, przed wyjazdem do Człuchowa. Zaprosiłem żonę na obiad. Mamy taką fajną restauracyjkę tam w Ustce, gdzie no, w gorący dzień no, je się tam na takim ganku, na takim podwyższeniu. Tam są 4 stopnie schodowe i jest od razu zadaszenie, stoliki, zamawia się tam bardzo dobre jedzenie. Niestety długo się czeka tam na posiłek, od 20 minut do pół godziny. Przez te 20 minut z nudów przyglądałem się ludziom, którzy tam wchodzili. I posłuchajcie. Każda osoba przychodząca tam robiła dokładnie to samo. Podchodzi, powiedzmy, małżeństwo. Stają przed tymi 4 stopniami. To wszystko się dzieje na dworze. Stają przed tymi 4 stopniami i co robią? Zakładają maseczki. Ktoś tam wyciąga z torebki, ktoś z kieszeni, zakładają maseczki. Po czym wchodzą na te 4 stopnie i siadają do stolika i ściągają maseczki. Pomyślałem sobie, o co chodzi. Czy o mandat. Czy my nie zauważamy, że my robimy jakiś potężny nonsens? Mnie to przeraża. Mnie to przeraża. Ale dobrze, nie mieliśmy na to. Nie, ale Krzysztofie, może by to kontynuować, to jest bardzo nie, dobry no, temat. To, inaczej, mnie też to przeraża. To przeraża. Ja powiem jedną rzecz. Ja ci, Krzysztof, powiem i państwu powiem rzecz taką. Jestem ponad 4 lata po poważnej operacji serca. Mam sztuczną zastawkę aortalną. Tykam jak zegarek, kiedy jest bardzo cicho, bo sztuczna zastawka aortalna to jest zastawka grawitacyjna. Jak jest cisza w pokoju, to słyszę tykanie tej zastawki. Czasami sobie myślę, że jestem zegarkiem. Okej. I to nie mówię żartobliwie, tak naprawdę jest. Ci, co mają zastawki sztuczne aortalne, to wiedzą, o czym ja teraz mówię, o tym tykaniu. I teraz tak, ja nie mogę nosić maseczki, nic, ja próbowałem, nie ukrywam. Jak ten pierwszy moment był, gdzie ogłoszono ten koronawirus, tą pandemię, sąsiadka, która jest pielęgniarką, dała mi kilka maseczek. Jak ja je założyłem, ja w ogóle po tej operacji cierpię na napadowe migotania przedsionków. To jest straszne wrażenie i bardzo nieprzyjemne. Za każdym razem wydaje się człowiekowi, że w danym momencie umiera. Więc nabawiłem się, może być, nerwicy przez to, jakiejś lękowej przez to serce. I nie mogę nosić maseczki. Powiem rzecz taką. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, co nam się każe. Kiedyś w internecie zauważyłem taki rysunek, że pewna pani w maseczce mówi do pewnego pana, który stał przy płocie z siatki i ona mówi, noszę maseczkę, żeby się chronić przed koronawirusem, a on mówi, zakładam ogrodzenie z siatki, żeby się uchronić przed komarami. Dokładnie jedno i drugie jest tak samo prawdziwe. I taki sam skutek daje, ochronny. Ja myślę, że to jest nieprawda wszystko, co się dzieje. Że myślimy. To nie może się naprawdę dziać. Minister, który w Polsce ogłasza, no, na polecenie WHO, że jest pandemia, tenże sam minister krzyczy, mówi, straszy, że już pod koniec marca to mówił, że tak, że z początkiem jesieni, uwaga, nie musi być początkiem jesieni, mamy sierpień, już mówi, że będzie druga fala, może trzecia, może przyjdzie nam w ogóle już żyć z tą pandemią i maseczki będą do końca życia naszego. Tak, było takie. Mówił, ten że do wynalezienia sam, szczepionki. Tak, ten sam minister i jego zastępca podają się do dymisji. Powiem tak.
Uważam, że pan Szumowski postąpił bardzo niegodziwie. Ludzie mu dziękują. Za co? Za to, że nie pozwolił wam pójść do lasu wtedy, kiedy was trzymał w domu. Za to, że bezprawnie zabraniał wam wyjść na ulicę. Za to, że straszył strasznymi rzeczami. Nie umniejszam tym powagi pandemii. Modlicie jeszcze o wiarę w stosunku do pandemii. Nie trzeba. Jeszcze takiego zalecenia nie ma. Ale to, co się dzieje i to, że minister przed tą jego drugą falą, którą zapowiadał od marca, podaje się do dymisji, jest bardzo wymowne. Dzisiaj się też podał, z tego co wiemy, jak on... Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Myślę sobie tak. Szczury, nie obrażając tych panów, ja mówię przysłowie, szczury uciekają z tonącego statku. Czyżby pan Czaputowicz, czyżby minister zdrowia i jego zastępca wiedzieli, że od jesieni zacznie się coś ciekawszego, coś groźniejszego, coś, na co jesteśmy w tej chwili przygotowywani, coś, co od marca jesteśmy szkoleni, już chodzimy w większości bardzo podporządkowani temu wszystkiemu, wielu nonsensom. No właśnie. Ja ci zadam, Krzysztof, pytanie, mogę? Jasne. Bardzo by mnie interesowało, masz bardzo analityczny umysł. Bardzo analitycznie rozkładasz, no zobacz, nawet skąd się wzięła ta pani, ta kontrkandydatka na prezydenta w stosunku do Łukaszenki i się dowiedziałem, że stąd. Masz duży światopogląd i światopoglądową wiedzę. Zadam ci pytanie. Dwa pytania. Proszę cię streść to, nie rozbudowywuj tego. Mnie i chyba słuchaczy interesowałoby jedno. Jak ty uważasz? O co chodzi z tym koronawirusem? Powiedz to w pigułce. Szczerze? Tak, jak myślisz? Mi się wydaje, że wirus istnieje. To jest okay. Fakt. Istnieje, jest groźny. Zdecydowanie nie tak groźny, jak nam się mówi. I tutaj argument logiki. Biorąc pod uwagę, w jakiej fatalnej kondycji są polskie służby i jak przez miesiące wszyscy mieli serdecznie gdzieś obostrzenia, bo posłuchali pana premiera, który mówił, że wirus jest w odwrocie, to byśmy tu już leżeli pokotem na ulicach. Także ten wirus istnieje, ale to jest zupełnie nie to, co nam powiedziano. Albo jest kompletnie dużo mniej zaraźliwy, bardzo mało zaraźliwy, a miał być super zaraźliwy. I rzeczywiście zarażeni są bardzo nieliczni. Albo wszyscy jesteśmy prawie nim zarażeni, tylko on tak naprawdę nie jest taki groźny. I tutaj konkretne przykłady. No, ma przecież wywiad u siebie z rodziną, gdzie według sanepidu ojciec jest chory, córka jest chora, przy czym ojciec naprawdę był chory, według żony był w stanie agonalnym. Ona się nim opiekowała, kochająca żona, i według sanepidu nie zachorowała. Czyli no, skoro ona bez żadnych zabezpieczeń przez około miesiąc się opiekowała człowiekiem chorym na taką super zaraźliwą chorobę i nie zachorowała, to jest coś nienormalnego. Do tego dodajmy takie dziwne rzeczy, co już media głównego nurtu mówią wprost o fałszerstwach przy testach i widać, że coś tutaj jest bardzo, bardzo nie tak. Moim zdaniem mamy do czynienia z sytuacją, w której Chiny zrobiły bardzo ciekawą zagrywkę geopolityczną, bo Chiny na tym wszystkim bardzo zyskały. Nie wiem, czy Krzysztofie wiesz, ale Chiny dzięki całej tej akcji przejęły zachodnie firmy zlokalizowane na terenie Chin. Ponieważ na samym początku, jeszcze tam w lutym,
była panika, że chińska gospodarka upadnie, więc duże koncerny wyprzedawały akcje swoich spółek córek w Chinach. I przez podstawione firmy rząd Chin wykupił te akcje za bezdurno, za bardzo małe pieniądze, bo wszystkim się wydawało, że Chiny gospodarczo upadną. Także to, co się dzieje, ten wirus od strony gospodarczej, to jest majstersztyk Chin. Chin, które swoją drogą mają już bardzo duży dodatni przyrost PKB, tymczasem gospodarka światowa tonie. W związku z tym... Tobie, przepraszam, i w tym momencie chciałbym zadać właśnie drugie pytanie, które jest zbieżne z tym, które zadałem wcześniej. Posłuchaj. Wyobraźmy sobie, przypomnijmy sobie te czasy całkiem nie tak dawno. Cofnijmy się. 10, może 15 lat do tyłu. Ameryka, Stany Zjednoczone, silny kraj. Przejrzysty wydawać by się mogło. Unia Europejska, pełna optymizmu, działania. W tej chwili to, co ze Stanów do nas przychodzi, to jakieś właśnie zamieszki, rozruchy, jakieś rozwalania sklepów, inne rzeczy. Unia Europejska jakby, nie wiem, była zamknięta, nieczynna. W pewnym sensie jest nieczynna, tak jak nasze urzędy. Powiedz mi jedno. Co twoim zdaniem dzieje się w Stanach i w Europie? I czy czasami nie jest to, i czy czasami nie jest to próg przed jakąś wojną poważną na świecie? Znaczy tak, zaczynając od końca, moim zdaniem konflikt zbrojny to wisi w powietrzu. Ja się tutaj z tobą w 100% zgadzam, że będziemy mieli za chwilkę jakiś konflikt. Mam tylko nadzieję, że będzie to tak zwany konflikt zastępczy, bo to, że skoczą sobie do gardeł Chińczycy i Amerykanie, nie mam żadnych wątpliwości. Mam tylko nadzieję, że to będzie tak zwany konflikt zastępczy, czy na przykład tak jak był konflikt w Wietnamie w czasie zimnej, gdzie Związek Radziecki i Amerykanie skoczyli sobie do gardeł, a formalnie to był konflikt w Wietnamie, bo druga opcja to jest konflikt pełnoskalowy. I to wisi w powietrzu, to jest 100% i to mówią poważni... Ale biorąc pod uwagę właśnie tą możliwość, którą wymieniłeś jako drugą, konflikt wieloskalowy, czyli konflikt, który powiedzmy jest brany pod uwagę, jest taką możliwością dla wielkich polityków tego świata. Amerykanie tego chcą, Chińczycy się tego boją oficjalnie. Okej, a teraz zobacz, jeżeli, i tu pasowałoby, że Amerykanie tego chcą, to zobacz, może te dziwne nakazy noszenia maseczek i wiele innych nakazów, to nie jest to może szkolenie nas na ewentualność tego, co się może stać? Mi się wydaje, że nie. Znam twoją koncepcję i poniekąd trochę chciałbym, żeby tak było, bo to zakłada, że nasze rządy jednak o nas dbają. I tutaj jesteśmy w rozbieżności. Moim zdaniem nasze rządy nie do końca działają na nasze dobro. Tak, to jest nasze szkolenie, to jest nasze tresowanie. To jest tak jak musztra w wojsku. W wojsku każą robić kupę głupich rzeczy tylko po to, żeby potem, gdy padnie rozkaz narażaj swoje życie, tam biegnij i strzelaj, to żeby człowiek to zrobił, bo normalny człowiek nie chce zabijać drugiego człowieka i nie chce narażać swojego życia, więc żeby człowiek ruszył do natarcia, to musi przejść odpowiednią tresurę, która się nazywa musztrą, nie? A teraz szkolenie. I mi się wydaje, że my jako społeczeństwo jesteśmy musztrowani. I doskonale, Krzysztofie, uwypukliłeś te różne bardzo dziwne zachowania, kupy się nie trzymające. Ich jest jeszcze więcej. Ja kiedyś zrobiłem nawet na ten temat vloga, tylko YouTube go usunął, żeby było śmieszniej. Że te obostrzenia po prostu kupy się nie trzymają. Najlepsze są te przyłbice, które rzekomo mają zmniejszać ilość wirusa w powietrzu. Przecież to się osadza na tej szybce, potem spada. Zatem wirus jest maleńki. Natomiast Krzysztofie, maseczki trochę dają. Tylko... Przepraszam. Tylko nie tak, jak my nosimy. Ale właśnie jest jedna rzecz. Zastanówmy się wszyscy nad jedną rzeczą.
przyjmijmy tą narrację, że wirus jest bardzo groźny, że wirus jest bardzo niebezpieczny, że państwo mimo wszystko dba o nas i uwaga, że niezwykle ważną rzeczą jest to, że państwo nam każe nosić maseczki, ponieważ dba o nas. Jest tylko jeden szczegół, o którym państwo zapomniało, a to jest szczegół bardzo ważny. Powiedzmy, że wszystkie osoby, które używają maseczek w przestrzeni publicznej, no mam nadzieję, że zmieniają te maseczki kilka razy dziennie, tak? Nikt tego nie robi. Nikogo no nie właśnie, stać. No to jest tragedia, bo wtedy roznosimy swoje zmutowane wirusy, ale czy znajdziesz mi zapis? Czy pokażesz mi pojemniki? Bo zwróć uwagę. Tak, nie ma pojemników, ale właśnie. Krzysztof, zwróć uwagę. Wchodząc do sklepu, zachowaj 1,5 metra. Tu na podłodze pisze żółtymi czy czerwonymi literami 1,5 metra odległości. Tu wszędzie są kartki, reklamy. A gdzie są pojemniki? Specjalne pojemniki na zużyte maseczki, które są siedliskiem koronawirusa. Gdzie one są? Nie ma. Co możesz z nimi zrobić? Możesz sobie wyprać maseczkę, możesz ją wyrzucić do śmietnika, do kosza na ulicy. Tak, to jest bardzo ciekawe. To właśnie ten końcowy element z maseczkami pokazuje, że te maseczki dla tych, co tworzyli te zaostrzenia, to zapomnieli o tym, że przecież ta maseczka jest samym siedliskiem wirusa, więc co? Można to rzucić na ulicy? Mało tego. Na ulicy nie, ale do kosza na śmieci. I potem mamy materiał, który... Uwaga, w tych zaostrzeniach jest taki, zużytą maseczkę traktuj tak, nie dotykaj jej, zutylizuj ją, nie wiem, spal. Nie ma tego zapisu. To znaczy, że maseczka nie jest już groźna sama w sobie. A jeżeli rzucę to na ulicy i dziecko to podniesie. Pomyślmy, o co mi chodzi? Ja też, wiesz, żyjemy w takim momencie, że rzeczywiście, gdyby ktoś powiedział, słuchajcie, nie ma koronawirusa, no to jest tragedia, to jest rzeczywiście bałwochwalstwo. Ja się nie odważę czegoś takiego powiedzieć. Jest bardzo wiele wersji. I tu jest ten... Krzysztof, ja jeszcze chcę powiedzieć jedną istotną rzecz. Wiesz, właśnie my mieliśmy taką sytuację w grudniu. Najciekawsze, że to było ubiegłego roku w grudniu, a nie w marcu. Otóż moja żona strasznie się zachorowała, przeziębiła się. Ja pamiętam to, to ją bardzo długo trzymało. Ona miała oskrzela tak zawalone, dostawała ataki kaszlu. Pamiętam pewnego dnia przyszła z zakupami, wysiadła z samochodu, przyszła z zakupami do mieszkania i w przedpokoju zaczęła tak kasłać i się dusić i upadła. Ja wezwałem pogotowie wzięło moją żonę, była cały dzień w szpitalu, miała taką maseczkę, to nie był respirator, maseczkę założoną do oddychania, pomoc taka. Męczyła się z tym strasznie. Ja myślę sobie, że kto wie, bo żona do dzisiaj mówi, że takiego zaziębienia jak wtedy ona w życiu nie miała. Kilka osób spotkałem, które mi mówiły, że właśnie już wcześniej, przed marcem, przeszły właśnie jakieś straszne przeziębienie, czy coś grypopodobne, że dusili się. Kto wie, może wtedy już ten wirus był i jakaś fala tego wirusa była, ale o tym się nie mówiło. Był, na 100% był. Francuzi tak. To udowodnili, Włosi też to udowodnili, tak. Że to już było w 2019 roku. Tak. I zwróć uwagę, więc ja po sobie, po swoim domu widzę, że rzeczywiście to, co moja żona przeszła w grudniu, to było coś strasznego. Pamiętam, jak dzisiaj ona rano wstawała i mówi, Boże, żeby mnie znów ten atak kaszlu mnie złapał, bo ona mówiła, że jak złapał ją ten atak kaszlu, to ona się dławiła własnymi odkrzyszeniami. To było straszne. Ja autentycznie się bałem, że ona się udusi. Okej, tylko i nikt nie wątpi w to, że ten wirus jest. Zresztą cały świat by się nie dał oszukać, że go nie ma. No ludzie, no bez przesady. Ja rozumiem, że można by było to wpoić, ale nie cały świat. Zresztą Arabowie w to wierzą, Europejczycy w to wierzą, Azjaci w to wierzą, Amerykanie w to wierzą. No nie da się tak ułożyć świata, żeby w kłamstwo wszyscy uwierzyli w jednej chwili.
Natomiast mimo wszystko, czy ta sytuacja z koronawirusem nie została przechwycona politycznie i nie jesteśmy gdzieś prowadzeni właśnie do jakiegoś częściowego zniewolenia. Zgadzam się. Lub właśnie do planowanej wojny, która ma się wydarzyć. No ja się obawiam, że masz rację. W tym wypadku, że masz rację. Przy czym, no tak, bo to jest stresura nas, żebyśmy wykonywali polecenia, które nam się mówi, bo nam się mówi bez myślenia. I albo to w przypadku konfliktu, no zawsze im bardziej społeczeństwo jest bardziej karne, tym lepiej dla prowadzących dany konflikt. Zwłaszcza, że społeczeństwa świata zachodu mogłyby się zbuntować i powiedzieć, my walimy to, nie chcemy w tym konflikcie w ogóle brać udziału. Także to rzeczywiście może mieć rację. Przy czym, dlaczego na przykład kraje Afryki Południowej, Afryki w ogóle, by robiły takie coś? Przecież tam raczej konfliktu nie będzie. Ja się bardziej boję, że to, co pierwsze powiedziałeś, że jest racja, że to zostało przechwycone politycznie. Po prostu politycy na całym świecie zobaczyli, o, patrzcie, jaka fajna rzecz. Możemy mieć prawie, że dyktatorską władzę i jeszcze nam za to podziękują. Słuchajcie, ja się boję wymienić, co się robi pod pozorem walki z wirusem w różnych częściach świata, zwykle ludziom bardzo biednym, bo YouTube zdejmie ten film w tym momencie na pewno. Powiem tak tylko bardzo, bardzo ogólnie. Próbuje się na przykład pod pretekstem wirusa dezynfekować ludzi. Także na przykład robotnicy skądś wracają, to ich spryskują wypilaczem. Tak się dzieje bodajże w Indiach. To jest straszne i oczywiście nic nie daje, bo ten wirus jest w środku, nie? To jest trochę tak, no nic nie daje. To tak jakby próbować, nie wiem, wejść do sauny i twierdzić, że to wytruje wirusa. No nie, bo sauna działa zewnętrznie. Jakbyś się człowieku podgrzał do tych 60 stopni, to byś nie przeżył. I takie rzeczy się dzieją. I tego się bardzo boję, że konflikt wisi w powietrzu. To jest fakt. To jest fakt ewidentny. Amerykanie wprost zaczęli nas, tak jak kiedyś imperium zła, to był Związek Radziecki. Tak teraz według Amerykanów imperium zła to są Chiny. Różnica jest tylko taka, że Związek Radziecki był słaby gospodarczo, więc czas grał na korzyść Amerykanów. I oni rzeczywiście zagłodzili Związek Radziecki w czasie zimnego konfliktu. Natomiast Chiny są silne gospodarczo, a Ameryka jest słaba gospodarczo. I teraz znowu czas gra na korzyść Chińczyków. I dlatego Amerykanie prą jak tylko mogą do kinetycznego konfliktu. Niestety wciągają w to nas Polaków za pośrednictwem rządu, który wydaje się działać na naszą niekorzyść w tym momencie. A Chińczycy oficjalnie się boją. Krzysztofie, jeszcze właśnie zadam ci pytanie. Zobacz, jest... Ja już to chyba na twoim kanale mówiłem, powiedziałem po wyborach drugiej kadencji PiS-u, że PiS nie doczeka w drugiej kadencji następnych wyborów. Tak. Mnie bardzo zastanawia ta dymisja pana Szumowskiego, chociaż dobrze, no powiedzmy, tłumaczmy to, że on i jego zastępca idą sobie precz, ponieważ tam jakaś w głębi jest afera maseczkowa i inna respiratorowa i rzeczywiście, chociaż ja myślę, że z punktu politycznego PiS-u to on nie powinien podawać się do dymisji, dlatego że podając się do dymisji troszeczkę przyznaje racji, że rzeczywiście ta afera ma sens, tak? Ale przepraszam, tu przerwę, ale zapominasz o tak zwanych buldogach pod dywanem. PiS nie jest monolitem. W PiS-ie jest około 7 frakcji, które się ze sobą napierdziela. Jedną z frakcji są tak zwani ziobryści, od pana Zbigniewa Ziobry, który kontroluje prokuraturę przecież, jest prokuratorem generalnym. I mamy dwa postępowania prokuratorskie, w których według mediów panu Szumowskiemu mogą być postawione zarzuty i może mu grozić nawet 10 lat więzienia. Pan Szumowski jest z frakcji
pana Morawieckiego. Jest bardzo możliwe, że poszedł układ. Szumowski odchodzi, ten jego zastępca odchodzi, a w zamian za to ukręcamy łeb postępowaniom prokuratorskim. Dzisiaj w TVN-ie pan Terlecki, to jest wicemarszałek Sejmu, swoją drogą ma zdjęcia tak zaindeksowane przez Google, że ja bym się wstydził, gdyby mieć tak zaindeksowane. No to wprost dawał właśnie takie sugestie do prokuratury, żeby uwalić ten temat, tak mówił, że według niego z tych postępowań nic nie będzie. On nie jest prawnikiem. On nie może mieć oficjalnie wglądu w akta sprawy. Nawet prawnicy, i to tacy dobrzy, szanowani, bez zobaczenia akt nie wypowiadają się na temat sprawy. A tutaj, proszę bardzo, facet, który generalnie wygląda jak wygląda, według Google'a bardzo nieciekawie, nagle jest uber prokuratorem i jednocześnie ma zdolności jasnowidzenia, jak ty, Krzysztofie, i to, bo umie zajrzeć w akta, nie oglądając ich. Zna treść akt, nie oglądając tych akt. No chyba, że właśnie przyznał, że ktoś mu je nielegalnie pokazał. Także tutaj bym, to może być to, ale rzeczywiście zgadzam się z tobą, coś jest nie tak z tym, z panem Szumowskim. Przy czym ja się boję w drugą stronę. Wiesz, czego ja się boję? Że na jesieni czeka nas akcja przymusowego szczepienia na wirusa. I pan Szumowski za dużo razy mówił, że nie będzie przymusowych szczepień. Dlatego on był bardzo łatwy do obalenia, cokolwiek on nie powie, bo on wieczorem sobie zaprzeczał. Raz mówił, że maseczki nic nie dają, raz kazał nosić. I on był łatwy. Krzysztofie, przepraszam, ale też można było zwrócić uwagę też na taką sugestię. Zobacz, taka mi myśl przyszła, że przecież w pewnym sensie pan Szumowski dla jakiegoś procenta sporego społeczeństwa trochę stracił wiarygodność. Nie tylko przez te afery, ale też przez to, przepraszam. Słyszymy się cały czas? Tak, już. Mhm. Ale też przez to straszenie nadmierne. Tak, pan Szumowski przestał być takim bohaterem tej pandemii, tak, w Polsce. A może to ma jeszcze jedno dno. Oto, na jesień szykuje się o wiele poważniejsza powtórka pandemii. Mhm. Ja dzisiaj wyczytałem w portalach polskich, gdzieś na jakimś portalu podstawowym polskim internetowym, że rząd węgierski ostrzega swoich obywateli, żeby nie planowali za granicą urlopów w Europie czy gdzieś na świecie, ponieważ mogą być większe obostrzenia, może być kwarantanna, może być także granica zamknięta. Dzisiaj taką informację wyczytałem. Czyli, dobrze, jeżeli będą chcieli od września, może od października, ale powiedzmy od września, przycisnąć, że ta pandemia ponownie zbiera straszne żniwo, to Szumowski miałby już mniejszą siłę nacisku, wpływu. Więc teraz można dać kogoś ponownie. Krzysztofie, jeszcze jedno. Ilu znasz, może ja się powtarzam, bo nie wiem, bo tu na swoje audycje, ale powiedz mi, jest kilku wirusologów, chyba trzech, którzy ciągle co dzień mówią, jak to jest koronawirus straszny. Mhm. Mam pytanie. Myślisz, że Wirtualna Polska, Onet, Interia, jakikolwiek inny, czy jakikolwiek program telewizyjny, po pół roku ponad, nie zapytałoby jeszcze innego, mniej znanego, a mniej pokazywanego wirusologa, co on o tym sądzi? Jest tylko trzech panów. Profesorów. Już ci odpowiadam na to pytanie. Miłościwie nas opuszczający, do niedawna trzymający nas w domu minister zdrowia Szumowski, zakazał się wypowiadać. Dlaczego? Za wypowiedź na temat wirusa lekarz może stracić prawo wykonywania zawodu. Powiem tak. Jeżeli pan Szumowski coś takiego zrobił, to ja uważam, że ten pan... jak inaczej? Mamy... Przepraszam, doprecyzuję. Konsultantom krajowym zakazano mówić. Okay. Konsultantom krajowym. To teraz posłuchaj. Ja sobie to wyobrażam tak. Jeżeli jest takie zagrożenie, jeżeli jest mnóstwo ludzi, którzy lekceważą to zagrożenie, szkodząc innym, to im więcej
wypowiadałoby się na ten temat właśnie ludzi mądrych, wykształconych w tym kierunku, tym lepiej, byśmy byli uświadomieni. Nie, jest trzech panów na etacie i przypominam sobie bodajże pana profesora Gutza, tak, który na początku mówił, nie wiem czy to on, ale... Był taki starszy pan, który wyśmiewał u pani Gozdyry razem z Januszem Korwin-Mikke tak, i z panią Senyszyn. Nie wiem, to nazwisko, ale inaczej. Przecież te maseczki, to chyba profesor Gutz mówił, jeżeli się nie mylę, na samym początku, że maseczki nie dają nic, że to jest nie tak i tak dalej. A teraz teraz tak jakby, nie wiem, jakby oni zmienili kompletnie zdanie i to wszystko, to dziwnie wszystko wygląda. I powiem tak. Jedno na pewno, Krzysztofie, jedno na pewno jest prawdą. Rok 2020, żyjemy w nienormalnej sytuacji. Tak. I zobacz, w tak daleko nienormalnej, że i ty, i ja, ale chyba każdy rozsądny człowiek, który prowadzi jakiś blog, czy to też redaktor w niezależnej jakiejś telewizji, czy gazecie, każdy się boi powiedzieć wątpliwości. Bo zwróć uwagę, jak to jest wszystko poukładane. Mówiąc, możesz komuś zaszkodzić. Tak. Zwróć uwagę, jaką to ma siłę nośną, że nawet gdyby ktoś myślał inaczej, to zostanie oskarżony jako oszołom, jako ktoś, no właśnie, jako kto. Zwróćcie uwagę na przepis pana, na zalecenie pana Szumowskiego. Zwróćcie na to uwagę, jak psychologia działa. Maseczkę powinni nosić wszyscy. Ja nie przeczę. Ten pan wie, jest lekarzem. Ja nie jestem, więc nie sam będę nie się nosi. Wycinał. Ale uwaga, nie muszą nosić osoby na przykład chore psychicznie. Wyobrażam sobie Krzysztofa Woźniaka bez maseczki w supermarkecie, a dwie panie do siebie mówią, mówiłam ci, że Krzysztof Woźniak jest chory psychicznie. No widzisz, nie ma maseczki. Zwróćcie uwagę, że tak podprogowo to dużo rzeczy można znaleźć, które w jakiś sposób psychologiczny wpływają na nas, no bo nikt z nas nie chciałby być w sklepie w własnym mieście zauważony bez maseczki, bo akurat no, mówi, uważa, że ta maseczka niczym mu nie pomaga, ale ktoś może stwierdzić, nie, facet ma problemy psychiczne, dlatego tego nie nosi. Przepis mu pozwala na to. Dziwnie to wygląda, no, ale to jest tylko takie moje zdanie. Trochę inaczej mieliśmy rozmawiać, co się wszystko wymknęło. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tak chyba nawet wyszło lepiej. Powiem tylko tyle, że tutaj się z Krzysztofem kompletnie zgadzam. To jest dziwne i nienormalne. Najlepszy przykład to, co się dzieje w sklepach. Teraz bardzo dużo sklepów stwierdziło, że nie obsługuje klientów bez maseczek. Co ciekawe, ci klienci są wpuszczani do tego sklepu, mogą normalnie sobie po tym sklepie chodzić, dopiero przy kasie powiedzą, nie sprzedam ci tego. Kurde, jak on chodzi, to on no rozsiewa. Na logikę to lepiej byłoby mu sprzedać, niech on już sobie idzie, niż się z nim kłócić, bo dopiero jak się będzie kłócił, to na rozsiewa i to jeszcze w kasierce. Ale jeszcze... On ma w koszyku towar, który dotykał. Tak, który i teraz odpuszcza. Go odłożą na półki. I oni mu zabiorą ten towar, odłożą na półkę i tym bardziej narażają innych. Dokładnie tak. To jest ten nonsens. Jeden z wielu, podobnie jak to, co powiedziałeś z tymi maseczkami. Ja pamiętam, bo ja się przyznaję bez bicia i to będę powtarzał jak mantrę. Krzysztof miał rację. Od samego początku, ja chyba nie powiem nic złego, jak ujawnię, myśmy prywatnie rozmawiali na temat tego wirusa i Krzysztof mi powiedział, bo ja byłem spanikowany, strasznie spanikowany. No Krzysztof mi mówi, ty się nie przejmuj, to jest wirus celebryta. A ja byłem strasznie spanikowany. I Krzysztof miał rację, ja się myliłem. I zacząłem się uczyć, jakie są zasady postępowania z wirusami i tak dalej. To zdejmowanie rękawiczek się uczyłem, 3 dni się uczyłem zdejmować rękawiczki. Jak, co zrobić ze zużytą maseczką, jak ją zdejmować i tak dalej, to się uczyłem z tydzień, żeśmy ćwiczyli.
A tutaj ludzie to noszą sobie na zasadzie takiej, że nosi pod brodą, albo chowa do kieszeni. To jest po prostu takie auto nadkażanie się. Dokładnie. Ale właśnie zwróćmy uwagę na jedną bardzo istotną też psychologiczną kwestię. Ja wchodząc do marketów jakichś, do większych sklepów, obserwuję ludzi i większość z tych ludzi ma tą maseczkę poniżej nosa, co tak, w ogóle już się oddycha nosem. Wyklucza z sobą. Ale co ważne, ochraniarz, a nawet gdyby policja tam wpadła i sanepid, już do tych ludzi nie będą mieli zbytnich pretensji, ponieważ, uwaga, podstawowa rzecz, coś masz na buzi, działa. Ale jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz. Co to znaczy zakryj twarz? No, mam zakrywać twarz. Tak prawdę mówiąc, to chyba w tych rozporządzeniach nie pisze, że ja mam nosić maseczkę. Nie, no masz tylko zakrywać twarz. Pisze, że ja mogę mieć kołnierz, tak? Tak. To już w ogóle jest absurdem, ale uwaga. Ja mogę sobie tłumaczyć, że zakrywając twarz, mówię, no tak zakryć. Jak mam zakrytą, mam. Tak. Jak ja widzę ludzi, zaznaczam, nie, nosimy wszyscy maseczki, dopóki nam każą, bo jesteśmy ludźmi w państwie praworządnym i musimy prawa przestrzegać. Ale uwaga. Zwróćmy na to uwagę, co większość z nas robi. Maseczkę zdejmujemy w kieszeń. O, tak ją zdejmujemy. Tak ją, albo tak. Tak. Przecież w tym momencie mamy miliony, jak nie miliardy tych wirusów na ręku. A potem za klamkę w sklepie. Tak, dotykamy. To nie ma logiki. Dlatego nie. Ja uważam, że my... To tak wygląda, jakbyśmy sobie wyobrażali, że ten wirus, to jest taki wielki wirus. I rzeczywiście, jak mam maseczkę, to on nie wyleci. Ale on nie jest taki wielki. I problem jest z tym, że to działa jak reklama. Że nam się wydaje, że możemy wszystko robić. Nie musimy uważać, czy ktoś ten towar dotykał gołymi rękoma. Nie musimy nic robić. Zresztą, w gruncie rzeczy, zwróćcie uwagę, było tłumaczone, wchodząc do sklepu, musisz ubrać maseczkę, ale co ważniejsze powinno być, rękawiczki jednorazowe, które, uwaga, zaraz po wyjściu ze sklepu ściągasz odpowiednio, umiejętnie i do pojemnika, który powinien być przed tym sklepem postawiony. Wyrzucasz je, nie możesz ich drugie, bo tam mogłeś, tu mogą być wirusy. Nikt od nas, i to jest argument bardzo ważny, nikt od nas, pan minister Szumowski od nas nie żąda rękawiczek w marketach. Czy ja się mylę? Nie słyszałem. Więcej, te produkty, które się przeniesie ze sklepu, powinny być przetarte jakimś środkiem dezynfekcyjnym, bo tam może być pełno tego syfu. Oczywiście, ale teraz zobaczcie. Przychodzi człowiek do sklepu, nie wiem, ogląda towar i w którymś momencie zaswędziało go tu. On się po maseczce drapie. Ma koronawirusa, załóżmy. Dotyka towar. Mówi, a nie, za drogi, wezmę ten drugi. A może ten droższy? Dotyka. Przecież to, tego się nie da w taki sposób. Człowiek się nie uchroni przed tym. Więc w tym przypadku, jeżeli nikt ode mnie w takim markecie nie wymaga jednorazowych rękawiczek, tak prawdę mówiąc, w tym markecie one powinny być, żeby było pewne, bo może przyjść pani Zosia i pani Zosia te rękawiczki używa od tygodnia w różnych sklepach i roznosi na nich zarazę. Nie, sklep powinien mieć to tu, ale co więcej, moim zdaniem, jeżeli państwo tak o nas dba i o nasze bezpieczeństwo, to każdy sklep powinien być zobligowany. Zobligowany do tego, że ma, proszę, maseczki jednorazowe, chwilowe. Zresztą każda maseczka jest jednorazowa i chwilowa. I proszę, klient wchodzi do sklepu, proszę pana, proszę ubrać te rękawiczki, proszę ubrać maseczkę, tam jest pojemnik z utylizacją. W momencie, jak pan wychodzi ze sklepu, proszę to umiejętnie zdjąć. Tam jest instrukcja, jak to zrobić. I wychodzi pan, jeszcze się może pan zdezynfekować. To rozumiem. Wtedy bym powiedział, okej, państwo o nas dba. Ale jeżeli możesz, no wyobraźcie sobie, wchodzę do sklepu i mam szal robiony na drutach mojej babci, który ma takie dziurki. Ale ja go mam na buzi i na nosie. Ochroniarz mi nie zwrócił uwagi. Ochroniarz powiedział, ten jest gość porządny. On nie tylko nie musi maseczki, on szal sobie wielki, wełniany ubrał. Tak. Kompletnie nie
chroni, a wręcz przeciwnie, jest skupiskiem moich wirusów, które roznoszę. To mnie przeraża i ja chcę wierzyć w koronawirusa. Tylko to, co widzę, co się dookoła dzieje, mnie to przeraża, dlatego że to nie ma kompletnie sensu. A jest od nas respektowane, możemy za to dostać mandat, moim zdaniem bezprawny, ale możemy. Nie tylko twoim, sądy też je uchylają. No właśnie, ale zwróć uwagę na jedną rzecz jeszcze. Gdybym chciał zabrać tobie wolność i wszystkim twoim słuchaczom, których pozdrawiam, to wiesz, jak najskuteczniej was podporządkować? Przestraszyć i skłócić. Zakłócić wam otwory oddechowe. Przecież to jest dla nas podstawa. To podobnie, jakbyśmy rybie założyli coś na skrzela, żeby woda z mniejszą ilością wpływała do ryby, co jest w pewnym sensie powietrzem dla ryby. Ryba by się już nie czuła komfortowo. My, mając zatkane przez długi czas, bo uwaga, w przestrzeni publicznej, my to już ponad pół roku stosujemy. Mamy zatkane nozdrza, usta. To powoduje kompletnie brak zastanowienia się nad tym. My po prostu uważamy, że to jest klucz do ochrony, a to jest żaden klucz do ochrony, bo gołą ręką robimy wszystko. No, tak to wygląda i to mnie przeraża. Tak. Mnie też. Różnica jest tylko taka, że my troszeczkę inaczej interpretujemy intencje naszych rządów, a poza tym się zgadzamy. Krzysztofie, pięknie dziękuję. Pozdrawiam. I myślę, że państwu się spodobają nasze pogadanki. Do zobaczenia za tydzień. Ale Krzysztof, bo zobacz. Tak? Ja nie chcę tu występować jako typowy jasnowidz jackowski. Uwielbiam, jak ja to zresztą na ostatniej swojej audycji, jeżeli ktoś z państwa słuchał, to słyszał. Poleciłem twój kanał. Bardzo dziękuję. Ale nie musisz dziękować. Ja lubię ciebie słuchać. Myśmy się nie znali, ja ciebie lubiłem słuchać. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak. Jesteś bardzo obiektywny i cenię cię za to, że w niektórych sytuacjach, zobacz, masz dużą oglądalność, masz duże polubienia bardzo dużej rzeszy ludzi. Słuszne. A potrafisz nieraz tak powiedzieć o sytuacji jakiejś globalnej, czy politycznej, czy na temat jakiegoś państwa, o którym większość ludzi się boi mówić publicznie. Potrafisz powiedzieć to, co myślisz. Za to cię cenię i ja cię mam za publicystę i cholernie niezależnego. I nawet wcale ci nie muszę mówić, słuchaj, nie zmień się nigdy. Ty się nie zmienisz. Ty już taki będziesz. Z tym optymistycznym zdaniem o Krzysztofie Woźniaku żegnamy się za tydzień. Jak nie będziecie mnie tu chcieli, to napiszcie Krzysztofowi. Nie. Wszyscy chcą, widać w komentarzach. Zresztą cyfry mówią same za siebie. Bardzo dziękuję Krzysztofie, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Dobrze, mam brodę, bo bym się zarumienił. Pozdrawiam, do zobaczenia. Z Bogiem.